Czy to się udało? Czy ja właśnie sprzedałem martwego dinozaura? No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy pierwszą misję od Lamberta. Witam w serii Jurassic World Evolution. Kampania. Musiałem chwilkę się pobawić w naszym parku, aby aktywować tę misję. Trzeba było wykonać parę misji, parę kontraktów od Lamberta, żeby ona nam się aktywowała. Jak widzicie, pierwsza misja od Lamberta wymaga od nas zdobycia 50% genu Edmontozaura. Niestety jest to ten dinozaur, którego nie lubię, którego nie chciałem robić. I tak jak mówiłem, zrobię go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra będzie na mnie to wymuszała. I właśnie nadszedł ten moment. Ciągle jesteśmy na mapie, na wyspie Isla Matanceros. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. This is where you come in. I've got to give this guy Lambert his due. Incubate and release at the Hammond Crenshaw Edmontosaurus. Research item from Research Center ACU reload speed. Incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Okay. Wracając do poprzednich odcinków, mogę wam powiedzieć, że warto odblokowywać sobie teraz wszystkie tutaj przedmioty, jakie tylko możemy, ponieważ w dalszej części rozgrywki, gdy będziemy już na następnej wyspie, zdecydowanie nam to wszystko ułatwi. Tak, nie będziemy musieli tam wydawać niepotrzebnie pieniędzy, a tam nie będziemy mieli już kwoty 9 milionów, tak jak mamy tutaj, no to już nas pieniądze nie ograniczamy. Park już się rozkręcił, to wszystko jest napędzane. Musimy teraz tak, kupić sobie ACU Reload Speed 1.0. Ok, czyli wchodzimy sobie do naszego Research Center, Building Upgrades, ACU Reload Speed. Ok, to niech się nam wytworzy. Ja w międzyczasie, żeby podnieść sobie notowania parku, zdobyłem sobie 100% genu Dracorexa. Wypuśćmy maluszka. Nie lubię tego dinozaura. Dobra, otwórzmy. Spróbujmy wyrzucić ich tutaj. Byłoby nieźle, jakby tutaj nam wbiegły. Owieczka niech sobie, czy tam kuska, stąd wybiegnie. Gdzie jest nasz Dracorex? Halo? Dobra, jeden biegnie. Zaraz sobie zobaczę jeszcze, co muszę zrobić. I teraz tak, niech nam tylko wyjdzie ten drugi Dracorex. Niech przebiegnie nam również przez furtkę tutaj. I zobaczymy, co muszę zrobić, aby utrzymać Dracorexy szczęśliwe. Ponieważ z nimi zawsze miałem mały problem. Nie potrafiłem ich utrzymać w spokoju i zawsze się między sobą tukły. Ojojoj, nie. Ty tutaj, pan tu zostanie. A widzę, że tego... To musimy uśpić. Uciekaj maluchu, zanim cię keratozaur dopadnie. Tu wytworzymy sobie na szybko jeszcze jednego. No i już kolega ma towarzystwo. No nie wierzę, nie zdążyłem. Rewelacja. Dobra. To jeszcze raz. Na szczęście mamy pieniądze.
Drakorek, zobaczmy sobie, czego on potrzebuje. No jest samotny, wiem. Czyli potrzebuje pewnie kolegi albo dwóch. Powierzchnia będzie się zgadzała, lasu nie potrzebuje, dużo wody też nie potrzebuje. Okej. W międzyczasie tutaj wyślemy sobie ekipę, żeby nam znajdywała genom Edmontozaura. Znowu idziemy sobie do Research Center, odblokowujemy po kolei wszystkie możliwe ulepszenia, żebyśmy później nie, na następnej wyspie nie musieli tego robić tam. Bo tak jak mówiłem, będziemy ograniczani przez ilość naszych pieniędzy. Odblokowała nam się restauracja poprzez wykonywanie misji Izaka. Innovation Center będzie jako następne. Fajnie. W sumie weźmy sobie kontrakt jeszcze jeden. Go to Hyman. Okej. Nie mam takiego dinozaura. Tego też jeszcze nie mam. Dobra, pojedźmy sobie tutaj samemu. Żeby w razie co można było już uśpić nasze drakoreksy i przenieść je bezpośrednio do nowej klatki. Zaraz wam pokażę, jak się to robi. Aby przenieść dinozaura, na samym początku musimy go uśpić. I żeby go przenieść, potrzebne jest nam takie coś jak ACU Center, czyli nic innego jak ochrona w helikopterze. Dopóki tego nie mamy, niestety, ale nie możemy przenosić dinozaurów. Ale macie za chłopaki. Mogliby w końcu trafić, nie? Dobra, tu się udało i od razu go przenosimy. Wciskamy sobie literkę T, nakierowujemy na dinozaura. I tyle z przenoszenia. Nic prostszego. Tylko potrzebujemy, tak jak mówiłem wcześniej, ACU Center. Tutaj nam już wrócili, ok, czyli idziemy dalej po Edmontozaura. To sprzedajemy, to sprzedajemy, to wytwarzamy i to też wytwarzamy. Czy tu się nam już zrobiło? No prawie się zrobiło. Ten drakorek zaraz się zacznie denerwować. Mam nadzieję, że trzy drakoreksy w zupełności wystarczą, aby utrzymać tutaj względny spokój. Dzięki drakoreksom skoczyliśmy już na trzy gwiazdki z hakiem, także robimy duże postępy. I tak, mam dwa keratozaury, bo musiałem podnieść sobie notowania dinozaurów. Jak widzicie, odrobinkę się tutaj zmieniło od ostatniego odcinka. Building upgrades. Niech chłopaki poćwiczą nad celnością. Chcecie poprawić celność właśnie waszych strzelców, lekarzy w tych samochodzikach. Z Ranger Station to wchodzicie sobie w ulepszenia i klikacie w Ranger Accuracy. Accuracy jakoś tak to szło. Czyli nic innego jak celność. Weźmy sobie kolejny kontrakt, tylko zobaczmy. A Innovation Center to akurat jest spoko, duży budynek, tutaj co prawda chyba nam się jakoś na chwilę obecną nie przyda, ale zawsze dobrze go mieć w późniejszej rozgrywce, więc spróbujemy sobie zrobić misję od Izaka. O, tu jest fajna misja, Sell Dinosaur,
To akurat jest spoko. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tylko czy ja już mam go zrobionego? Mogę już takiego jednego zrobić. Także na potrzeby materiału wezmę już sobie go. Niech on się robi. I on nie będzie sobie u nas tutaj żył. Mam tylko 50% genu. Czyli tak, żeby móc go sprzedać, musimy go mieć. Żeby móc go sprzedać, musimy również mieć tak samo, żeby przenieść dinozaura, tak samo, żeby go sprzedać. ACU Center. Także jest to, są te dwie niezbędne rzeczy, które musimy zrobić, zanim sprzedamy dinozaura, żeby wykonać taką misję w postaci sprzedaży dinozaura. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, tylko niech się nam wykluje, wyhoduje, jakoś tak. Czy my możemy coś tu jeszcze? Tu się nam robią badania po Edmontozaura. W zasadzie moglibyśmy już też stworzyć tego Edmontozaura, tylko najgorsze w Edmontozaurze jest to, że są to dinozaury bardzo silnie stadne. To już mogę wam powiedzieć od razu. I żeby je mieć, to przynajmniej potrzeba, nie wiem, 3 to wydaje mi się, że minimum. Nie jest to łatwy dinozaur, jeżeli chodzi o utrzymanie zadowolonego. Nie było to takie proste z tego, co pamiętam. Sami widzicie, teraz zarabiamy już taką ilość pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie tego na bieżąco wydawać. Dobra, może zróbmy sobie tą misję, żeby już wykonać tą misję, żeby niepotrzebnie odcinka nie przedłużać. Teraz tak, przyjedźmy sobie od razu tutaj naszym samochodzikiem z ochroną i będziemy sprzedawać dinozaura. W zasadzie to dobre pytanie, gdzie oni go sprzedają? Wypuśćmy go i od razu możemy go uśpić. Tak, on jeszcze nie ogarnia, że on już wychodzi, ale spokojnie zaraz do niego dotrze. No, już sobie ogarnął. Ten już się czai. No, dawaj. No, usypiaj. Zaraz mi kratozaur znowu staranuje samochód. Dobra, zasnął. Klikamy sobie w Transport Team pod ACU Helicopter, skrót na klawiaturze to T. I bierzemy, teraz wciskam, jak już sobie zaznaczymy, klikamy literkę R, żeby sprzedać. Gra się nas pyta, czy na pewno, tak. Chyba właśnie kratozaur go zdążył zjeść. Ciekawe, jak gra to potraktuje. Bo on generalnie jest martwy, nie? Jest hunted down. Także ciekaw jestem, czy gra potraktuje to jako sprzedaż, czy... Sam jestem ciekaw, co się stanie. Oszukałem grę. Jak zaliczy mi tą misję, to normalnie nie uwierzę. Gra została oszukana. Czy to się udało? Czy ja właśnie sprzedałem martwego dinozaura? Halo? Czy ja właśnie sprzedałem martwego dinozaura? Czy to się naprawdę stało? Myślę, że gdyby do mnie to trafiło, to nie byłbym szczęśliwy. Nie dali się nabrać. Niby sprzedane, ale nie do końca. Kurde. Dobra, niech będzie jeszcze raz. A plan był taki dobry, nie? Dobra, robimy dalej.
Śmichy, chichy, wracamy do roboty. Oni mogliby sobie stąd pójść tak na dobrą sprawę. Lipa z tym, że nie mogę tutaj w żaden sposób pociągnąć. Chociaż może mogę? Nie mogę. Bo mi przeszkadza karmnik. Ale w sumie możemy go stąd usunąć. I nie wiem, dajmy go w zupełnie innym miejscu, na przykład tu. I teraz dzięki temu... O, widzicie, to się dzieje, kiedy macie za mało genu dinozaura. Nie wytwarza się do końca. Gdyby to był początek gry, mielibyśmy spory problem, bo na początku nie mamy pieniędzy. Możemy sobie zrobić tutaj taki mały myk. Tego w sumie już też możemy wypuścić, ale to za chwilę. No, najpierw chcę wam pokazać sprzedaż dinozaura. Kurczę, to szkoda, myślałem, że uda mi się oszukać system. Jednak nie, gra jest... Gra przewidziała taką możliwość. Cwaniaki. Dobra, upgrade'ujemy sobie dalej, bo mamy pieniądze jak lodu, także możemy sobie wziąć Outage Protection albo w sumie Reduced Upkeep, żeby nadwyżka też nam się przeradzała w pieniądze. I byśmy mogli sobie dać tu na przykład na naszą drugą elektrownię. Tak, mam drugą elektrownię, ponieważ mam już w sumie wszystkie budynki za wyjątkiem hotelu i potrzebowałem dodatkowego źródła zasilania, a nie mogłem już dać ulepszenia, więc zburzyłem tamtą elektrownię i postawiłem dwie obok siebie. Dlatego mam teraz tutaj Science Center, które generuje mi dochód 30 tysięcy na minutę. No teraz już na tej wyspie no nie da się zbiednieć. Także jak tutaj nam się wytworzy, jak mamy nadwyżkę nieużywanej mocy 41, to założymy sobie redukcję nadwyżki i będzie nam się to zamieniało na pieniążki. Okej. Okay. Ten sobie tutaj wraca, znaczy wychodzi. A wrócić tutaj musi załoga, żeby go uśpić. Ja myślę, że jak oni tutaj przyjadą... No, nie przyjadą, no tak. Bo nie mogą znaleźć drogi, bo są pośledzeni. Bo nie mogą zastrzelić go przez ogrodzenie, nie? Bip, z drogi. Hello. Czy to się uda? Uda się. No, bo oni tak nie potrafią, nie? Oni muszą widzieć dinozaura, a bezpośrednio... Okej. Okay. Klikamy sobie literkę T. Transport Teams. Transport Huyangazor. I klikamy literkę R. Cell Dinosaur. W dolnym rogu macie napisane, jeżeli gracie na jakiejś konsoli, to tutaj też powinno wam się wyświetlać, co to... Jaki guzik kliknąć, żeby sprzedać dinozaura? Ekipa nam znowu wróciła. Znowu po Edmontozaura, żeby już sobie zrobić go na 100%. Niech będzie. Może na następnej wyspie też nam będzie potrzebny. Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Tak dawno to przechodziłem, że już nie wiem, co się robi na poszczególnych wyspach. Dlatego też taka seria, takie materiały wydaje mi się, że dosyć przyjemne, można sobie odświeżyć całą historię. Wypuśćmy Edmontozaura, ale w sumie najpierw może zróbmy sobie drugiego, żeby od razu miał kolegę. Bo ciężko je będzie utrzymać w spokoju. One są bardzo silnie stadne i zanim wyjdą te dwa, znaczy jak wyjdą te dwa i zanim się wytworzą następne dwa, to one już zdąży im spaść zadowolenie. No, sprzedaliśmy właśnie dinozaura, zrobiliśmy misję. Dużo nam jeszcze brakuje do Centrum Innowacji. Jednej misji. W sumie Island Rating na 3,5. Co nam tak zaniża, że nie mamy trzech? Facility. O co chodzi? A, że hotelu nie mam. No w sumie tak, hotel by się przydał.
Skończyły nam się badania w międzyczasie, więc zróbmy sobie kolejne, ponieważ mamy pieniądze. Outage Protection będzie nas chronił przed przeładowaniami, też się przyda. A tu sobie zamontujmy Reduced Upkeep. O. I pieniążka teraz będzie zamieniała nam się w pieniążki. Tu nie mamy. No to co, to może zastanowimy się nad jakimś hotelem. Zwiększy nam się ilość gości, czyli znowu nam się zwiększy dochód. Tylko nie bardzo wiem gdzie. O, no proszę. Dobra, na razie niech sobie będzie tutaj, to nie ma większego znaczenia. Kto jest chory? Struduj Mimus, okej. Medicaid. Hammond Creation Lab też gotowy, fajnie. Czyli wypuszczamy sobie nasze edmontozaury. Nie podoba mi się ten dinozaur. Wygląda jakoś tak dziwnie. Hammond Creation Lab Edmontozaur. No dobra. Czyli zaraz przejdziemy do następnego punktu. Co musimy zrobić dalej? Open the enclosure gate or otherwise let the dinosaur loose. Aha, mam wypuścić dinozaura na nas. Okay. Tak, tak, wiem, specjalnie on tu jest, ale on już się zdążył wnerwić, to nieźle. No to ogrodzenie jest tak słabe, że nawet on sobie z nim poradzi. Nie? Nie wierzę. Nie tu, źle pojechałem. No to jest właśnie minus tego, jak się zbyt gęsto stawia budynki, później się nie wie, gdzie się jedzie. Oj, nie trafiłem. Jeszcze się z nim męczy. Że to jest najsłabsze urodzenie, chłopie. A ciekawe, czy jak przeniesiemy go gdzieś tak luzem, to czy to wystarczy? Okej. Okay. Napraw ogrodzenie. Dobra, zobaczmy, czy możemy go przenieść w jakiekolwiek... Znów zaatakuje samochód. Patrz. Dobra, przenieśmy go gdzieś z dala od ludzi. Let the dinosaur loose. Ty atak jest. Serio mam pozwolić mu zaatakować moich gości? Poważnie? Dlaczego? Ja nie chcę. Dobra, uciekamy stąd, bo jeszcze drugi się do nas doczepi. Odnowiliśmy sobie też przy okazji pokarm dla dinozaurów. Fajna misja, bo no power outages 10 minut nie może być braku zasilania. Okej, to dajmy sobie tutaj teraz outage protection, bo akurat nam się skończyło robić i powinniśmy w ten sposób uniknąć tego problemu. Wszystko po kolei sobie uzupełniamy. Wszystko niech się tu wytwarza. Ciekaw jestem, czy uda mi się może... Próbujemy oszukać dzisiaj grę, tak? Drugi raz. Edmontozaur nie żyje w żadnej zagrodzie. On sobie żyje na terenie tej wyspy. I zobaczymy, czy zaatakuje gości i ciekawe, czy nam...
Czy zaatakuje gości, czy nam zaatakuje? Czy nam zaliczy misję? Jezus Maria, zaczynam się jąkać. Niedobrze. Chociaż w sumie na szybko możemy mu tutaj zrobić jakiś prowizoryczny wybieg. Powiedzmy takie coś. Dobra, niech on wyląduje. Niech nam zrobi zrzut dinozaura. No wiecie, no teraz mamy pieniądze, więc możemy sobie pozwolić na wydawanie na takie pierdoły, nie? Jeszcze deszcz. Klimatycznie, w sam raz na utratę kontroli nad parkiem. Okej, otwieramy. Chyba ogarnął, o co chodzi. Hello. No, na bank jest głupi. Tu masz otwarty, ty kretynie. Aha. Chyba się nie udało. Okej, dobra, udało się. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. Bierzemy samochód. This is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our Transqualize the dinosaur. Co mu się dzieje z ogonem? Hello? Idź spać. Dobranoc. Transport to transqualify dinosaur to secure enclosure. Okej. No i wraca już do siebie i co dalej? Dobra, w międzyczasie niech nam się dalej wykopują z kamieliny. Nie możemy o tym zapominać w czasie kampanii, to bardzo ważne. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla nas. A zobaczcie, jak popularność parku nagle spadła. Czyli mamy przetransportować do zabezpieczonej zagrody. Jak pusto się nagle zrobiło. Tu wszędzie było pełno ludu. Dobra, co dalej? Aha, koniec misji. Okej, to było proste. Storm Defense Station. True and square. Look, the thing is, we're still learning where our boundaries are when it comes to keeping these animals under control. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities. No zobaczymy, czy uda nam się zakończyć teraz tę misję, czy będzie musiało tutaj coś nowego się pojawić. Mm-hmm.
This is a side hustle that we should get behind. You have a responsibility to keep these animals fed. Ale ja nie lubię tego dinozaura. Także on sobie pójdzie do uśpienia. Tego wypuścimy i też będzie do uśpienia. Co prawda nie mamy Edmontozaura, który ma notowania 23. Nie wiem nawet, czy możemy takiego stworzyć. Zobaczmy. Tu jest. Jakieś modyfikacje? No mogę, okej. Okay. To to niech będzie tak. Niech jeden się wytworzy i ja go wtedy sprzedam. The T-Rex thinks these are delicious, and who's to argue? No, w sumie to bym się zgodził. Ten dinozaur jest jakiś tak paskudny, że nie dziwię się, że T-Rex na niego polował. Akurat tego to nie szkoda. Jeden będzie już sprzedany. Też się sprzeda. No i co? I nie chce nam się aktywować następna misja. To akurat dziwne. A, no i generalnie dzięki temu, że mamy 3 gwiazdki, odblokowała nam się wyspa numer 2, Isla Muerta. Wchodzimy sobie w drugą zakładkę Island Navigation i generalnie w każdej chwili możemy się przenieść na tą wyspę, odblokować sobie nowe rzeczy, odblokować sobie nowe misje. Wydaje mi się, że możemy to zrobić od następnego odcinka. Co wy na to? Pasuje wam taki układ? Materiał potrwa jeszcze maksymalnie krótką chwilę. Co my tutaj mamy? Możemy sobie odblokować jeszcze tylko Sinoceratopsa, żeby mieć więcej gatunków, żeby mieć co kopać na drugiej wyspie. Czy robimy wyspę na 5 gwiazdek? Co wy na to? Aha, to w końcu go nie uśpił. No to zaraz go uśpi. I tego też sobie możemy już wypuścić. I też od razu możemy go uśpić i zaliczy nam tą misję. New day, new show, new contract. You are definitely gonna wanna check it out. Kolejna misja na dochód. 10 tysięcy na minutę z różnych miejsc typu kawiarnia, sklepy i tak dalej. No nieźle. Ty, patrzcie, nagle może strzelać przez płot. A wcześniej się nie dało. Sprzedaj. I tego też sprzedaj. Okej. Okay. Jakieś nowe badania możemy sobie jeszcze zrobić? Możemy sobie zrobić building upgrades i od razu inventory space również nam się przyda. Możemy sobie oczywiście jeszcze zmienić tutaj przedmioty na sprzedaż. Za 3 dychy. Tu mamy Dino Dish, czyli niech będzie sobie Dino Fest. Zaraz. Dobra. Cały czas patrzę, czy ilość gości nam się nie zwiększa. Znaczy nie zmniejsza. No i proszę bardzo, i to też od razu udało zrobić. Fajno. Ci już wrócili. Tak, no ja wiem, że to może się wydawać takie proste, jak się na to patrzy tak z boku. No power outages. Następny kontrakt, myślę, jaki sobie zrobię, to będzie już od Lamberta. Zobaczmy sobie, czy tu już mamy wszystko. Tak, tu mamy wszystkie misje zrobione, żeby odblokować dodatkowe rzeczy. I tutaj również mamy już dodatkowe rzeczy odblokowane. Czyli został nam tylko Lambert. Lambert, Lamberty. Nieważne, nie ta gra.
Successful incubated dinosaur. Czyli co, robimy sobie po prostu studio Majmusa, tego nigdy za dużo i misja będzie zaliczona, tak? Z tą skórką jeszcze nie mamy, więc niech się wytworzy. Zaliczy nam misję i dajcie mi znać w komentarzu, czy robimy sobie Isle Matanceros na 5 gwiazdek, odblokowujemy wszystko co się da, czy od razu przechodzimy na naszą drugą wyspę Isla Muerta. Napiszcie mi wszystko jedno, gdzie może być na Facebooku, może być w komentarzu pod filmem. Subik, łapka w górę oczywiście, jak zawsze mile widziane. Na chwilę obecną będę się z wami żegnał, moi mili. Do zobaczenia, trzymajcie się, piąteczka.